Obietnice, zapewnienia, a czasem nawet przyrzeczenia. Do tego przyzwyczaili nas kandydaci startujący w wyborach samorządowych. Jak jednak sprawić, żeby pochylili się nad problemami zwykłych mieszkańców? Jak sprawić, żeby po wyborach spełnili swoje obietnice? Na te pytania próbowano znaleźć odpowiedź podczas ostródzkiego spotkania pod nazwą Akcja Demokracja. Uczestnicy dyskutowali na temat właśnie demokracji, przygotowywali też specjalne postulaty, które wręczą kandydatom do fotela burmistrza Ostródy. Oczywiście w trakcie wyborów samorządowych kandydaci przedstawiają różne propozycje i nas będzie tutaj ciekawiło, jakie propozycje mieszkańcy, jakie oczekiwania mieszkańcy mają wobec kandydatki na burmistrzynię, kandydatów tutaj w Ostródzie, w tych czterech obszarach, i mieszkańcy w ciągu najbliższych 3 godzin będą tutaj wypracowywać i dojdą do takiego porozumienia co do jednego postulatu z każdych tego czterech obszarów. A następnie my jako Akcja Demokracja będziemy wspierać lokalną grupę tutaj w Ostródzie, żeby po tym dzisiejszym spotkaniu spotykała się regularnie dalej i dążyła do tego, żeby zebrać szersze poparcie dla tych postulatów, które wypracują, następnie żeby dotrzeć z tymi postulatami do kandydatów na burmistrza tutaj w Ostródzie, a po wyborach samorządowych pilnować tą osobę, która wygra te wybory, żeby zrealizowała te postulaty. Po spotkaniu zawiązała się nieformalna grupa Ostrudzian, która ma zadbać, aby postulaty wypracowane na spotkaniu były zrealizowane przez zwycięzcę jesiennych wyborów na burmistrza. Postulaty dotyczą sfer praw człowieka, poszanowania prawa oraz sprawiedliwości społecznej. Czy cel zostanie osiągnięty? Okaże się dopiero za kilka miesięcy.